Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy w 30 dniach szczęścia. Moi drodzy, tak, chyba z rok czasu nie było takich systematycznych filmów. Jakiś tam się pojawił. No i jakoś tak nie umiałam się zabrać po prostu za 30 dni. I dzisiaj jakoś tak mnie natchnęło, żeby do tego wrócić. Mam nadzieję, że przyjmiecie tę serię znów pozytywnie, tak jak wtedy. Mam nadzieję, że będą pojawiały się cutsceny, natomiast nie obiecuję. Na pewno będzie rozgrywka, opowiadanie moje o tym, co się dzieje u naszych bohaterów. No i co? Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, będzie mi bardzo miło. Będę wiedziała, że też chcecie, aby odcinki z 30 dni pojawiały się na kanale. Jeśli nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie to zróbcie. Będziecie wtedy na bieżąco, a pojawiają się przeróżne gry, przeróżne serie. Będę chciała właśnie zacząć też inne gry nagrywać. Już, tak wiecie, nadrabiam na razie Simsy, no ale też będą się pojawiały właśnie inne. Chcę wrócić do tej systematyczności, co kiedyś. No i co? W takim oto wstępie zapraszam Was do 30 dni szczęścia. Kochani, jesteśmy tutaj. Mogę sobie mylić imiona postaci, bo tak jak mówię, dawno nie grałam. Zresztą sami wiecie. No i dobra. Jesteśmy tutaj u naszego Jacka Davisa. Jak dobrze wiecie, Love zaginęła, przyjaciółki starają się ją odnaleźć. Tata jest dramatycznie załamany tym, że właśnie Love nie ma. Ciotka poszukiwania wszczęła, ona ma pewne podejrzenia, gdzie ona może być, kto mógł to jakby spowodować, że jej nie ma. No i tak, Love została porwana przez swoją miłość i na razie ona tutaj jest szczęśliwa, wiecie, ale tak to ona nie jest wcale szczęśliwa, ona nie ma powodu do szczęścia. Dlaczego? Już Wam tutaj prezentuję. To jest dom naszego Jacka, gdzie myśleliśmy, że on jest szczerze zakochany w naszej Love. I tak, faktycznie tak jest. Jest on naprawdę mega zakochany w niej, natomiast niestety coś zaburzyło jego myślenie, przez co niestety, ale właśnie ją porwał. Porwał ją i ona siedzi tutaj biedna w tym oto pokoju, szarym pokoju, brzydkim pokoju. Niestety. Siedzi tutaj, ma łazienkę, no i takie pomieszczenie i on po prostu jej będzie tutaj przynosił jedzenie i tak dalej, dopóki ktoś jej nie odnajdzie. Nie mam tego Richarda co kiedyś i on był przecudowny i nie wiem, czy ja tutaj nie będę zmieniała, nie będę kombinowała z jakimś innym, bo ten mi się, niby to jest Duff, który właśnie używałam do tej serii, ale jakoś tak brzydko to wygląda, powiem wam. Nie podoba mi się. Także może jeszcze chwilę tutaj popatrzę, może ten strawberry milk byłby ładniejszy. Nie wiem, właśnie tak się zastanawiam. Może tak, może ten na razie zostawię i zobaczę, będę szukać. Będę na pewno szukała innego właśnie Richarda, w sensie presetu do tej serii, niż teraz jest wykorzystywany. Musi być taki, jak właśnie wcześniej miałam z Dab i po prostu tak mi się podobało, ale coś ich tam chyba musiałam zmieniać, no ale straciłam, no i tyle. Także witajcie, kochani! Jest, o matko, no coś się ewidentnie tutaj nie podoba mi się. Także jesteśmy z naszą Love. Ona jest tutaj w miarę ogarnięta, nie ma tragedii, choć sobie skorzystać. I tak ty za wiele tutaj nie będziesz robić. Na szczęście jest pojedzona. Wiecie, no co ona tutaj może, nawet książek nie ma nic do czytania. Jak widzicie, jeszcze starta pajęczy, czy tutaj w ogóle jakieś zdjęcia są. Ja pamiętam, że myśmy to ogarniali, ten dom na live'ie. No, pamiętam to. I nie dokończyliśmy. A to było z ponad rok temu. Dobra, a tu jest nasz Jack, który tu niby tak ją bardzo pokochał. Chciał jej bezpieczeństwa, to nagle bum! Coś się dzieje, coś jest nie tak. No i porywa biedną dziewczynę, która mu doszczętnie ufa. Jak dobrze wiemy, Love jest bardzo cenna, jest bardzo cenną osobą, ponieważ jej krew wypita do syta, czyli powodująca jej przejście do innego świata, potrafi uleczyć wampira, żeby stał się człowiekiem. No. Ja nie wiem, czy ja wam teraz nie spoiluję za bardzo, ale nie pamiętam po prostu, na czym kończyłam poprzednie odcinki. Nie mam zielonego pojęcia, szczerze wam powiem, powinnam sobie jeszcze raz obejrzeć po prostu, co ja tam robiłam, ale ja nie pamiętam i tego nie zrobiłam w sumie. No. Także tak, jesteśmy u tej
U nas i tak, ona jest tutaj zamknięta, biedna. O Jezu, jak ona jest biedna i nie wiem, i spać najlepiej. Idź, no nic, lepiej nie będzie, love, jakoś musisz to przetrzymać. Kto ją odnajdzie, nie mam żadnego pojęcia, czy to będzie właśnie przyjaciółka, która stara się, wiecie, tak wykuć magię na blachę, żeby zlokalizować love, bo ona właśnie z matką się tym zajmują, natomiast jak to będzie, no to zobaczymy oczywiście. Dobra, ja z tobą ogólnie to nie mam co robić. Ty jej będziesz tutaj gotował, będziesz coś się tutaj robił, wiecie, ogólnie on ma za zadanie jej tutaj pilnować. Pilnować dlatego, że... właśnie, dla kogo on to robi? Kij wie? Nikt nic nie wie, on sam nie wie, dlaczego to robi, więc jak myślicie? Jakaś magiczna postać mu kazała, czy co? Czy się zatruł czymś i mu się w głowie poprzewracało? Ciekawe, nie? Ale dobra, moi drodzy, jesteśmy tutaj i myślę, że pojedziemy sobie teraz... Aha, nie emeczką. Po prostu zarządzanie światem miało być. Pojedziemy sobie, myślę, do... Czemu ja mam jako Ugly to Beauty tu zapisane? Teraz się martwię. Teraz zaczynam się martwić. Dobra, po prostu przejdź do zarządzania światami i myślę, że wybierzemy się, moi drodzy, do właśnie tej koleżanki, która się uczy intensywnie magii, bo ona też tam zaczęła mieć pewną relację z dziewczyną, której się zwierzyła właśnie z tego wszystkiego. No i wiadomo, tamtej dziewczynie się jej zrobiło żal, że chciałaby właśnie, żeby ogarnęła tą magię na tyle dobrze, na tyle wystarczająco, żeby mogła być w stanie odnaleźć swoją przyjaciółkę Love. Tylko ile ona musi się uczyć, ile ona musi się szkolić do tego, żeby właśnie to się udało? Zobaczymy, może właśnie ta nowa przyjaciółka jej pomoże. Także kochani, jesteśmy w Krainie Magii. Pamiętacie? Ojo, jak ty się w ogóle nazywałeś? Ja nie pamiętam. Jesteś tutaj w przyjaciółach? Nie? O, odeślij chowańca, zmieni mnie chowańca, ale on jest słodki. Dobra, jesteśmy w szkole magii. I tak, chodź tutaj, pójdziesz sobie skorzystać z toalety. Chodź. Ciekawe po mistrzowsku, no i wiadomo, będziemy się szkolić. Ona nawet olała szkołę, moi drodzy. Olała szkołę, taką tą normalną, prawdziwą. I szkoli się właśnie w świecie magii, żeby uratować Love, ponieważ ona ma złe przeczucia, ona ma tak złe przeczucia, ona miewała sny różnego rodzaju. Zresztą mam nadzieję, że pamiętacie, jeżeli są nowe osoby, które pierwszy raz oglądają ten odcinek, w sensie tą serię, to zapraszam do nadrobienia, bo to jest właśnie fabularyzowana seria i myślę, że warto być tutaj od samego początku. Myślę, że warto, żeby być po prostu na bieżąco z dziewczynami. No i tak, my się tutaj poogarniamy troszeczkę, no i pójdziemy dalej się szkolić. Mamy jeden punkt bonusowy, także słabo. Nie było więcej? A nie wiem. Muszę, wiecie co, muszę chyba posprawdzać te, jak to się nazywa? Save'y. No ale okej. No bo tutaj ty jesteś nowicjuszką, a ty już nie jesteś, nie byłaś chyba nowicjuszką. A dobra, nieważne, ja sobie to posprawdzam jeszcze. Czy coś sobie nie pochramoliłam? Tak, bo tak się mogło stać. No ale oby nie. Dobra. No tak, no bo ty przecież miałaś już takie szkolenia, dziewczyno, że szok. Nie, no dobra, chyba jest w porządku. Będziemy się szkolić, tyle. Dobra, to chodź moja droga tutaj, bo my musimy sobie znaleźć tutaj pana, od którego będziemy mogli się nauczyć. Pokażę zdjęcia, chodź. Powiedz, że musisz wszystko zrobić, aby odnaleźć przyjaciółkę. W ogóle patrzyłam na ostatni zapis i on był w marcu zeszłego roku. I ja nie wierzę po prostu, jak to zleciało, naprawdę. Niesamowicie. Magia? Poproś o trening magiczny. A temu co odbiło? No, odkleił się. Odkleił się ewidentnie. O Boziu. Odklejka totalna, nie? No i co, nie będziecie się szkolić? Halo, halo. Dobra. Ważne, że Janice się szkoli, nie? A on to niech tam troszeczkę pouczy, będzie dobrze. Mhm, tak jest. Jak dobrze wiemy, treningi magiczne trochę trwają. Także ma co robić. Oj, ma co robić, moi drodzy. W ogóle jest druga w nocy i ona się szkoli. Widzicie, jakie im feste zależy na tym, żeby odnaleźć przyjaciółkę i miejmy nadzieję, że się to uda, albo komukolwiek, że to się uda. Co tutaj? Ktoś robił psikusy w kiblu? Ktoś robił magiczne psikusy w kiblu? Da się tak robić? Tak, wiecie, po magicznemu? Okej, okay, James przechodzi przez pewien etap. Okej.
Rozumiemy, no może się tak zdarzyć, a ty jesteś coś złośliwości, a ty nie okiełznania. I teraz pytanie, jaką ścieżkę dla siebie wybiera Janice? O, pamiętam. Nieokiełznaną, praktyczną czy złośliwą? Kpis, zaraz to skrzycz, pokaż zdjęcia. Poszukujesz przyjaciółki, zaginęła. Nie wiesz co zrobić, nie wiesz jak masz sobie poradzić z tym, żeby ją odnaleźć. Może romantyczne nie, ale magia. Poproś o rytuał rozproszenia nie. Przepisu na eliksir. O, a tu jest jej dziewczyna, halo. Nie? Ty... Już się nie lubicie? Zaczekaj, to nie jest Aspen. No, z Aspen chodzisz, co tu się wydarzyło? Aspen, żebyście... Wytwy. No, to ładnie się porobiło tutaj. Żebyście razem zaczęły tamten, no... You know. Może ja save zepsułam? Albo nie zapisałam? Może tak być. Może być tak, bo jak ja nagrywałam ostatnim razem, to ja pamiętam jak gdzieś, jak mi wszystko wywalało z Simsów. Co nagrałam, to mi wywalało. O, przepraszam, stukałam butelkę z piciem. No... Dobra, wy sobie gadacie, miałyśmy być blisko, więc dlaczego to się nie udaje? Mi bardzo zależy na tym, żeby właśnie Janice miała też jakieś tam relacje romantyczne, a tutaj ja nie wiem, co to się wydarzyło w ogóle, że już ich nie ma. Nie wiem, teraz to mi się kićka wszystko, weźcie, możecie mi napisać co i jak było, możecie mnie poprawić, bo może one gdzieś tam miały delikatny romans, ale jakby... Teraz to powiem wam, że jestem zdziwiona. Powiedz niewiarygodną historię o swojej przyjaciółce. Może jak one będą miały jakieś tam lepsze relacje, to może ona też nam pomoże, nie? Pytanie, czy ona jest czarownicą? Teoretycznie powinna być czarownicą, skoro tutaj jest. Aktywność, może głębokie zamyślenie. Zaprzeć do patrzenia w gwiazdy. Ty z nim romansujesz? Z nim? Really? Może on ciebie wyrywa, ale nie ty jego, co? Teraz ja już w ogóle jestem tak zakłopotana w tej sytuacji. Dlaczego ty jesteś dla niej niemiła? Chcesz być dla niej niemiła? Wyraź uznanie. Nie mów, że ty z nim coś kombinujesz. Aha, olała cię. Ty, ale ciekawe, ja tam widziałam romantyczne. Rozmawiają cię po jej pogodzie. Może my do niego tak zagadamy bardziej i może on nas poduczy coś. No? Poduczysz nas? Fajnie by było, wiesz? Kurczę, ona zaraz padnie. Gdzie chciałeś spać? Wspiera Sima w walce z zarostem. Ale może on chce mieć ten zarost. Przyjazne. Plotka, może nie. Komplementy nie. Pożegnaj pogawędka. Poznaj. Poznaj go. Poznajcie się w ogóle. Dawaj sereny, może nie. Przyjazne. Pogawędka. Zapytaj jak minął dzień. Bądź dla niego miła, bo on musi cię eliksirów też nauczyć. Więc to może nie być takie proste, jak się wydaje. Wszystko. Opowiedz niewiarygodną historię. I póki jeszcze nie padasz, kurczę, blade, głodna jest. Będziemy mili i przygotujemy dla wszystkich jedzenie. Daj śniadanie, salatka owocowa. I w ogóle jej mama tutaj nie przychodzi, a powinna też czasem przyjść. Mi się wydaje, no bo w końcu ona też jest czarownicą. Niezrównoważony. Rany, to psychol. Tu psychol. Dobra, daruj se to, bo ty jesteś głodna, więc zrób to jedzenie dla wszystkich. Okej. Okay. Przygotujemy jedzonko i wszyscy będą zadowoleni. Zaprosimy wszystkich na amciu amciu. Tylko fajnie byłoby, gdyby ona się pośpieszyła, bo ja nie wiem czemu, ale głód mi mega tutaj spada i nie przychodzą mi w ogóle powiadomienia o tym, że spada. Gdzie normalnie powinny być właśnie powiadomienia. No nie? Ajajaj, także no. Szkoda. Dołącz, wyślij w pojedynkę. Więc ty będziesz musiał iść do szkoły, ale ty olewasz szkołę. Teraz jest taka sytuacja, że no nie. Nie idziemy do szkoły. Zostajemy tutaj. Chyba jeszcze byś zjadła. Okej, okay, i weź porcję. Nie musisz nikogo wołać na jedzenie. Sama sobie zjedz. Może będą chcieli, może nie. Okej, okay, a ja bym chciała dalej się z tobą zaprzyjaźnić. Tylko, że jest już energia jej pada. Jest już mega zmęczona. Także tutaj raczej już nic z tego nie wyniknie. Myślę, że wybierzemy się teraz gdzie indziej. No i kochani, wróciliśmy tutaj, żeby... Widzieć, że na pewno z Ondin jest wszystko w porządku, no ona niestety nie pójdzie do szkoły, co też na pewno będzie dosyć mocno podejrzane, dlaczego tam nie chodzi. I ona jest, no mocno wściekła, siedzi w łazience i co ona ma robić? Co ona ma robić, nie? Dlaczego on jej to robi? Dlaczego? Chodź tutaj, będziesz chciał na pewno z nią porozmawiać, bo jednak... Kurczę, psinka! No, psinka się mi tak zaczęła drapać, że aż o podłogę uderzała. W każdym razie, Jack Davis chce tutaj podejść i spróbować jakoś normalnie porozmawiać z nią.
Także podąża tutaj do pokoju. Jak tylko Love go zauważa, przyjmuje, że jest wściekła. Jest wściekła, chce być złośliwa, podła, chce się kłócić. Niech będzie o brudne otoczenie, że w ogóle gdzieś ty mnie zamknął. Jak możesz mi kazać tutaj być? Okrzycz go. On mówi, że przecież jest w porządku. Mogło być gorzej. Nie no, będą się kłócić tutaj. Potraktuj o zięble. Ja cię kochałam. Wciąż coś do ciebie czuję, a ty mi robisz takie rzeczy. Nie każ sprzątać, bo to było bez sensu. Więcej opcji. Podłe, kłótnie. Ław, potraktuj o zięble. Jak możesz? Jak tak możesz? Nie lubi kłótni, okej. Ale się kłócisz, bo sam to spowodowałeś wszystko. Zamknąłeś ją tu. Bez jej zgody. Przetrzymujesz we własnym domu. Ona chce wrócić do domu, do rodziny. A ty? Obraź. Obraź go. Jest kompletnym idiotą. Patrzcie, wściekły wychodzi. Nawet nie da jej dokończyć. No niestety, ich miłość się tutaj ewidentnie skończyła. A biedna Love została tutaj sama na pastwę losu i nie wie, co zrobić. Nie wie, jak stąd uciec, nie ma jak poinformować. Ej, schowaj ten telefon, bo ty nie masz jak poinformować nikogo. Nikt cię nie ma jak uratować. Jak cię odnaleźć? Nie masz tu telefonu. Przyjmijmy, że nie ma. Ale kochani, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam do zostawienia łapeczki w górę. Będzie mi bardzo miło, subika. No i co? Trzymajcie się. Słyszymy się w następnym odcinku z 30 dni szczęścia. Cześć.